Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Tuż po wizycie u kolegi Rainera Pittmana, tam gdzie kupiliśmy wiele gołębi dalekodystansowych, przyjechaliśmy też tutaj odwiedzić, można powiedzieć nie opodal, bo zaledwie 160-170 km bardziej na południe, pod tutaj Dortmund, Essen, kolegę Dariusza Nowackiego, kolegę pochodzącego z Polski, który lotuje zarówno i w Polsce, i w Niemczech. Tutaj w Niemczech lotuje w oddziale, tutaj posiłkujemy się tymi listami, od razu pokażemy. Tutaj jest taki 415, to jest region i tutaj kolejne numery, ale tutaj się nazywa RV i on powie może, bo on to dobrze powie. Westfalische Ruhrgebiet Oberhausen. Tak, czyli dość skomplikowane jak dla nas, a to powiedzmy numer na obrączkach. Tutaj koledzy mają z tego RV 05584. Tutaj kolega lotuje pierwszy rok dopiero tutaj, ale za to z sukcesami, bo w tym RV, gdzie on tutaj teraz jest, na listach, na lotach, tutaj zobaczmy, te listy sobie właśnie oglądaliśmy, bo to nas zaciekawiło, nazwisko Nowacki Dariusz pojawia się praktycznie zawsze na locie na początku, tak? No w zasadzie tak, oprócz tego jednego lotu, to miałem na 5 lotów powiedzmy 4. Pierwsze zawsze te gołębie, przy czym nie było jednego pierwszego, tylko możemy sobie zacząć. Na przykład tutaj ile mamy? 16 tak, pierwszych. 7 pierwszych, 10 pierwszych, 6 pierwszych tutaj jest. Nie? Ten jeden lot, który nie miałem pierwszego, to miałem chyba bodajże od czwartego gołębia albo od trzeciego gołębia. Czekaj, no. Czwartego. Tu miałem akurat pierwszy, od czwartego? Mhm, od czwartego, lepiej 30 chyba na raz, nie? O, tu miałem. Widzimy od czwartego, no ale za to też 30 za to dużo więcej, no właśnie, tak. I muszę powiedzieć, co ten... To był ten nieudany lot, tak? To był ten jedyny nieudany. Pierwszego. Tak, bo nie było pierwszego. Ale w ostatnim locie tak, no, w ramach żartu mogę powiedzieć, że nadrobiliśmy, bo miałem dwa pierwsze. Bo usiadłem w tej samej sekundzie. Aha. Nie? I tutaj tak jak ze Zbyszkiem rozmawialiśmy przed chwilą, że fenomenem jest to, że te gołębie wszystkie razem przylatowały i one siadały w zasadzie tam po dwóch, trzech sekundach, nie? Jakby, a wyprzedzenie nad innymi gołębiami z oddziału duże było, czy nie ma takiego? To znaczy największe w sumie miałem, ile miałem? Minutę? Półtorej minuty? Nie, bo tutaj nie, też... nawet nie ma. Nawet, bo ten gołąbek już jest kolejny. Musisz patrzeć na... odległości, nie? Wtedy. Tak, ale patrzę szybkość. No. 1370, to miał już kolega jakiś, a ty masz 370, to praktycznie tylko ułamki ten. Sekund, nie? No to, a wyprzedzenia twojego było 30 sekund nad innymi. No. Ale jest, no w 30 sekundach jest 16 gołębi, tak? Tutaj takie sukcesy, jakie tu masz, to są duże, bo w Polsce lotuje twoja żona. Żona już nie ma może takich sukcesów, ale też ona sama się zajmuje, tak jak mówiłeś, prowadzi dwa salony fryzjerskie, to czasu nie ma, tak? Ja muszę powiedzieć, że naprawdę jestem dumny z żony i przy okazji chciałbym ją serdecznie pozdrowić. I muszę powiedzieć, że na ten czas, którym ona dysponuje i w taki sposób, jak sobie z tymi gołębiami radzi, to naprawdę też pierwszy rok lotowała i też naprawdę jest chyba, nie chcę teraz kłamać, ale na pewno jest w tej pierwszej połowie. W Nowym Tomyślu, w oddziale 0445, tak, bo takie kolega, bo to co ciekawe, też jeszcze kolega tutaj, jak widzieliśmy, popatrzmy te listy, to kolega ma wszystkie obrączki praktycznie pochodzące z polskich oddziałów, tu możemy znaleźć obrączki 108, 445, 53 od kolegi Zbyszka, zaraz o tym porozmawiamy, a mamy tych obrączek dlatego, bo te numery, bo kolega przez internet nabywa, bo tutaj żeby dostać obrączki, to chyba trzeba rok myć, tak? Nie, to znaczy inaczej, ja w zeszłym roku zgłosiłem się do oddziału, że chciałem się zapisać, a żeby móc sobie zamówić te obrączki, trzeba zamówić je z rocznym wyprzedzeniem. Aha, i to się nie udało. Dlatego byłem zmuszony, przy okazji też muszę tu podziękować koledze Danielowi Bręk, który mi też tam 100 ze swoich odstąpił. Potem tą resztę, coś tam nie wiem, 50 chyba dokupiłem z tego 108 oddziału. Potem miałem parę oryginalnych od Zbyszka właśnie, którego odbiłem. Razem z gołębiami, ale chyba. Razem z gołębiami, które nabywałem i na tym, chyba nawet, który jest od ciebie, trzeci? Tu drugi. Oddziale. Drugi jest. Nie, on jest w oddziale chyba 15, ale teraz ostatniego lotu był pierwszy nawet, nie? No to były co dwa razem są pierwsze, to jest na mojej obrączce tam, nie? Aha, tu widzimy, dobrze. Tutaj te gołębie, które masz, mówisz, nabywałeś tutaj między innymi też od Zbyszka, bo my też właśnie przyjechaliśmy zobaczyć właśnie, jak się te gołębie sprawują, gdyż tych gołębi dużo różnych sprzedajemy. Na giełdzie u nas między innymi i te gołębie, kiedy hodowcy nabywają, to możemy później sobie zapytać się, jak się te sprawdzają. Ale ty tutaj też mówiłeś, że oprócz tego, że i masz też produkty, zaraz do tego przejdziemy, od Zbyszka, od jego gołębi, ale masz też tutaj takiego w oddziale kolegę, który starszego, powiedzmy takiego mentora, pana Wieczorka, tak? Dita Wieczorek. Tylko nazwisko chciałem powiedzieć. W ramach sprostowania myśmy tutaj w zasadzie razem lotowali, bo oprócz tego, że on mnie tutaj wspierał swoją wiedzą i swoim doświadczeniem, to w zasadzie no, pomogło mi we wszystkim, co możliwe. Razem czekaliśmy na te gołębie. Także tutaj, no, kibicujecie wspólnie. Kłamstwem byłoby, gdybym powiedział, że sam lotowałem, bo lotowaliśmy w zasadzie w dwójkę. I faktem jest to, że z tych gołębi, które mam w rozpłodzie, to gdybym miał powiedzieć tak, no, procentualnie, bo
mam bodajże od tam 6-7 różnych hodowców, bo jak kupowałem te do rozpłodu, to zależało mi na tym, żeby móc możliwie jak najwięcej tych hodowców sobie sprawdzić, których najlepiej się to sprawdzać, to powiedziałbym, że mam tak może 40-50% od kolegi Wieczorka. Tita Wieczorka, który też dostałem zupełnie za darmo, bo po prostu chciał mnie wesprzeć, mi pomóc. 40% na pewno mam od Zbycha i później mam takie zbieranki po 4, po 5, po 6 nieraz kupionych od różnych hodowców, żeby móc sprawdzić, jak one się sprawdzają, nie? Tutaj też, co ciekawe, nie lotowałeś bardzo dużą ilością gołębi, bo chyba zaczynałeś, tak jak mówiłeś, 37, tak? Zaczynałem 37, po czym w trzecim tygodniu dołożyłem 10 sztuk, które wyszły chyba 25 lipca, dopiero na klapę. I muszę powiedzieć, że mimo tego, że się nie spodziewaliśmy, to też prawie wszystkie porobiły tam po 2-3 konkursy, nie? Niektórzy mówili, że się nie da takimi późnymi lecieć, nie? Myśmy się nawet tak tu z tyłu założyli między nami, że kolega twierdzi, że wszystkie gołębie, które wyjdą na klapę później niż 1 lipca, to już nie polecą, przy czym no... Ale ty zaprzeczyłeś temu, bo tam widziałem, że tych gołębi jest więcej zdecydowanie w tym roku. 47 jest, bo czyli jest te 10... o 10 więcej niż które dołożyłem i te 10 super sobie poradziło i gdybyśmy patrzyli na te listy, one przylatywały w takim samym ale czasie... Ale one brały, przepraszam, one brały udział tylko w tych dwóch, trzech ostatnich lotach. Trzech ostatnich. Mhm. Bo muszę powiedzieć, że 387 numer gołębia, on z tego lotu, gdzie tam było chyba 280 km, to on jeszcze piszczał, jakby wkładany, nie? To facet, który przyjmował tego gołębia, to jest autentycznie... To się zastanowił, czy on, może go przyjąć. On mi go chciał oddać, nie? Tak, bo to niehumanitarne jest trochę. No tak stwierdził, ale okazało się, że zrobił potem chyba, nie wiem, tam trzeci, czwarty i piąty konkurs, gdybyśmy patrzyli na tą listę. Moim zdaniem to jest jeden naprawdę z najlepszych gołębi, które w ogóle tutaj mam z tych lotowych. Nie? On też akurat w połowie jest... Celotniki masz bardzo ładnie też, nie? Od Zbycha? Czekaj, czy jest 87? To jest dla mnie w ogóle fenomen, ten gołąb. No akurat teraz to chyba tak za szybko nie znajdziemy. To jest bez lotniki, wiesz? Tak, najlepsze, młode. No 20 RV. Lotników jest jego 17 lotników właśnie. No tylko, że to akurat są wszystkie te, które miały 5 konkursów, a ten z racji tego, że on leciał tylko 3 loty, to miał mniej, to zrobił po prostu konkursów? Tylko te 3 konkursy, ale zawsze był w czołówce, nie? Mhm. Nie było tak, żeby i z czego tam... to był gołąb? Z który gołębi? To był właśnie Dita Wieczorek razy... Teraz nie chcę skłamać. Albo właśnie z Bychu, albo taki gołąb, którego przez przypadek nabyłem od hodowcy, który zmarł. I ta żona z Polski? Jest Niemiec, z Essen. Ona też nie wiedziała, co z tymi gołębiami zrobić. I to jest gołąb, chyba, co ma prawie 50 konkursów. I go kupiłem chyba za 30 euro, także to w ogóle tak drogo. A rodowód dostałeś chociaż? Super strzał. Chyba nie. Nie dostałem, ale zapewniała mnie, że tak jest i tak patrząc na te młode, to się sprawdziło, nie? Tutaj od Zbyszka miałeś dużo gołębi, w ogóle tak ilościowo? To znaczy, ile miałem tam Zbychu? Muszę powiedzieć i przy okazji podziękować. Do lotu miałem chyba, ile brałem na początku? 15? No nie, bo oni tam się zginęły te gołębie, koło domu coś ukradli. Później nie? Ukradli mi tutaj 25 różnych gołębi. Zbyszek się zdeklarował, że 5 mi da w prezencie, żeby móc jakoś tam nadgonić te staty. No to od ciebie się... powiedzmy razy miałem 20, z czego tam chyba, nie wiem, 8 było tych twoich oryginałów, które mi zginęły. No na, i później się... w rozpłodzie tu mam, nie wiem, też chyba na pewno z 15, nie? Z 16 na pewno, nie? No masz tam, bo tak nie pamiętam dokładnie, bo tak... Jako tak ciekawostkę mogę powiedzieć, że mamy takiego, akurat tutaj siedzi ten czerwony, to jest ten. Dostałem gwarancję, że on będzie dobry w rozpłodzie, albo go Zbyszek zabiera, ale już go nie dostanie, tak? A nie dostanie go? No nie, akurat ten to... To nie ma takiej opcji, nie? To tutaj ten tu Szymon jest też super, jak już mówimy to o jest też od Zbyszka? To jest też po ambitnej, ten jest w ogóle mój ulubiony gąb. Tam widziałem młodego masz chyba tego z Szymla, z tych takich właśnie z tego. On jest chyba trzeci w oddziale, weź zobacz to jest... Szpak taki? Ten szpak, no. Dybestetowy V. Ten jest po królu. No, są fajne, bo się rzucają przynajmniej w oczy. On jest... Dlatego może łatwo zapamiętać. On jest czwarty w oddziale, nie? To muszę powiedzieć, także dużo jest takich gołębi, które się sprawdziło, no nie idzie powiedzieć tak, że powiedzieć w tych pierwszych 17 dla mnie te gołębie, one są wszystkie równe, bo tak mówiliśmy. Tak jak mówisz, że wszystkie przylatują tam w jednym czasie, nie? Przypadek, że tak powiem, że decyduje o kolejności. No niektóre były, że na przykład akurat ten czymel, który jest czwarty, po tym twoim i właśnie Dita Wieczorek,
No on miał, po drugim locie byłby pierwszy i miałby wyprzedzenie na pewno z 2 minuty, ale siedział sobie na dachu z 2 minuty, nie? Z tego co wiem, to możesz się pochwalić procentowo w ogóle, jak to odbijasz, bo to też jest ważne, mała ilość... Procentowo to tu w ogóle każdy dużą uwagę na to zwraca i gdybyś popatrzył, tu masz akurat na tych listach, że na przykład przy wkładaniu... Czekaj, no. Pamiętam, 37 włożyłem, 32 w konkursie, nie? Patrz, 47 włożyłem, 39 w konkursie. No. Dobrze. Potem miałem tak ogólnie po 90%... 38 włożyłem, 32 w konkursie. 32 w konkursie. Potem włożyłem, jak już mamy, to już przelecimy te wszystkie 5 list. 37 włożyłem, 34 w konkursie. To jest to normalnie, nie? Potem miałem Nowacki, 47, 40 w konkursie. I tutaj było... Tu mamy też jeszcze, zobaczmy poszczególne loty, bo tutaj oni zobaczymy, my to też mamy w Polsce, to mamy, poczekaj, 45, 4 km, 186, to jest tak samo tutaj 49, 35 w konkursie widzimy, to jest 196 km, najdłuższy lot, który mieliście powiedzieć, był 300, ten ostatni 360, 360 km? Ja zawsze mam tam, nie wiem, 10 km więcej niż jest napisane, bo jestem tak powiedzieć prawie w środku, nie, no ale zawsze z tego co jest deklarowane, czy z tego co jest napisane na liście, zawsze tam... Wiem, że z 10 km dochodzi. Tutaj oprócz takiej wiedzy swojej, jak prowadzić gołębie, kolega Wieczorek przekazywał ci jeszcze jakieś tajne produkty czy coś tam, jakieś metody takie, że wiesz, no, każdy ma swoje tajemnice. To... Każdy ma swoje takie knyfy, knyfy, no. Kniki, ja miałem to szczęście, że akurat na miejscu miałem tutaj kolegę Dita z kolegą Zbychem, to żeśmy tam, on teraz se liczył tutaj to 400 SMS-ów naliczył. Nie, bo ja myślałem, że liczył może ile chcecie skasować czy ale coś. Ale on też nie? Dużo tam... W nocy pisał przy Wiflaszka, to nie, to już tak zupełnie poważnie. Zadał pytanie, mi ja ją w nocy odpowiedziałem o pierwszej, drugiej w nocy. Nie, faktem jest, że muszę powiedzieć dla tych takich nowych, no naprawdę, jak chodzi o takie wspieranie, tu na miejscu dla mnie, to jest Dita Wieczorek, jest absolutny fenomen, gdyby nie on, to na pewno bym rady, takich, nie. Takich nigdy konkursów nie zrobił. Natomiast muszę powiedzieć, że nim poznaliśmy się z Ditą Wieczorkiem, za co mu jeszcze raz serdecznie dziękuję za tą pomoc, to też już ze Zbyłem mieliśmy kontakt i muszę powiedzieć, że naprawdę jeżeli chodzi o takie porady typu co zrobić, jak coś się stanie albo coś, to naprawdę mogłem, nie, tak mówisz, nieraz o pierwszej w nocy odzwonił i zawsze tam chętnie pomógł. Albo często pisałem nawet. Wracając do Dita Wieczorek, co powiem raz jeszcze, no to jest facet, który moim zdaniem ma fenomenalną... A ile lat kolega ma Dita? Kolega będzie miał, nie powiem ile będzie miał, bo nie chcę go tutaj urazić, a nie wiem ile ma, ale wiem, że na pewno 50 lat ma gołębie. A jest już na emeryturze? No, jest na emeryturze, no 50 lat ma gołębie i moim zdaniem no, na gołębiach zęby zjadł i nie, to jest właśnie ten taki... Taka osoba dla ciebie to jest skarb. Przywilej dla mnie to było tu to, na że, miejscu tym bardziej. Że na miejscu i że... I on się też może spełnić. Zasadzie... Żonie by się taki Dieter Wieczorek przydał. Właśnie o to też nie? Chodzi, nie, że ja miałem to szczęście, że... Naprawdę, teraz już sobie fajnie radzę, bo wiem na co mam zwracać uwagę i jak to wszystko prowadzić i on mi to tak trochę też pokazał, nie? Zbył może przez telefon, to nie zawsze idzie tak tego... Dokładnie, bo to nie przekaz... widać gołębia i... Nie ma opcji, nie? To trzeba trochę też... Nie, to musi ktoś na miejscu być, po prostu to widzieć, po prostu to ja mogę coś podpowiedzieć, ale to jak tu nie będzie tej osoby, skarb, który coś no to widzisz... może właśnie jak już jesteśmy na miejscu, to sobie teraz przyjdziemy, poglądamy jeszcze te gołębie. Bardzo chętnie. Tutaj sobie przechodzimy do gołębnika lotowego. Popatrzmy, bo kolega jeszcze to na tipesie latasz w systemie, bo widzę właśnie po antenach poznałem. Ty masz nowego czy starego typu tipesa? Ja mam starego typu, tego ale TBB100. Moim zdaniem też super się tak sprawuje, super funkcjonuje. No to jest jeden z tych, no. na tym się, że tak powiem, to my mówimy tipesy na każdy system, obrączki tym bardziej, a to jest po prostu firma, która była nie taką prekursorem tego rodzaju jako rejestrowania. Jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że w Polsce chciałem też lotować na tym, bo mam te systemy 3 różne, ze względu na to, że zawsze jak kupowałem gołębnik, a kupowałem zazwyczaj już takie po kimś, gdzie ktoś... To dostawałeś anteny i system. No, dokupowałem powiedzmy za tam 50 euro, co jest, nie? Za darmo można powiedzieć, no. To jest. Tylko, że w Polsce ten problem polega na tym właśnie z tymi typesami, że muszę mieć polską matkę i teraz, żeby tą matkę mieć, to też potrzebuję tam chyba 450 euro. No, nowa tyle kosztuje u Markusa Moca tam w Hexter, no. I to się mijało z celem, potem w Polsce kupiłem... AMC. Dobrze, wejdziemy teraz zobaczyć sobie tego gołębnika, no może prowadź. Popatrzymy sobie na te gołębie. Tutaj kolega powiedział, ma tych gołębi 47 sztuk. No zobaczymy sobie przy okazji, jak ma te gołębniki zorganizowane. O, tu widzimy od razu na początku, że ciekawostka ma taki przezroczysty dach, ale tutaj sobie coś przyciemniłeś, tak? Znaczy to było tylko no, ukierunkowane tym, że musiałem je, czy chciałem je przyciemniać, żeby mi się nie pierzyły, no a żeby móc je przyciemniać, no to też musiałem tutaj coś zorganizować, bo ten dach jak widać jest przezroczysty. Teraz tą ostatnią płytę powyciągałem, bo teraz no. Żeby jaśniej było. Wybierzemy też ten niestety. Małem jaśniej przy okazji.
Teraz widzimy, są bardzo mocno pierzące. Tak, o. Tu mam, woda jest sama, czy tam takie, bo to białe takie coś widzę. To jest woda z maszlanką akurat. I to z maszlanką? Jest, no to jest, kurczę, moje zdanie, bardzo fajna sprawa i widać po tygodniu. No właśnie patrzę, bo mnie to zdziwiło, ja myślałem, że może kurczę, jakąś mąkę. Ten... Maślaneczka. I co to za kwaszenie? O co tu chodzi? To jest pomysł kolegi Wieczorka? Ukłon do Dity Wieczorek i muszę powiedzieć, że po czwartym dniu stosowania wszystkie dostały już, tak powiedzieć, nagie głowy, gdzie do ostatniego dnia lotowania one ani nie miały ani piórka, żeby zaczęły tam gdzieś się pierzyć czy coś, nie? Czyli to podajesz od 4 dni czy więcej? Nie, to podaję już teraz tam tydzień, tylko tydzień. Po czwartym dniu stosowania widziałem, że one... Czyli ta maślanka na pierzenie nie? Maślanka jest na pierzenie, no. A jak dużo je dajesz, to można wiedzieć? Pół na pół. Pół na pół. I to jest taka maślanka, my mamy w Polsce na przykład mrągowską, tutaj jaką macie? To musi być tylko... Buttermilch. Z buttermilch, nie? No, buttermilch, myślę, że tak? To nie ma najmniejszego znaczenia. Nie, nie? Ale... nie, no ale truskawkowej to chyba nie będziemy dawać smakowych. Trzeba było gołębi zapytać, nie? Czy lubią? No właśnie. No dobrze, popatrzmy teraz na te gołębie. O, widzimy, mamy tego szpaka. Ten szpak to jest właśnie po tym gołębiu, którego tam widzieliśmy? Szpak to jest po synu ambitnej i samica jest właśnie też od Wieczorka. Mhm. O, po nim w ogóle super, bo akurat tu wiem, że, no nie umiem teraz pokazać, które, ale wiem, że jest tam 3 niebieskie jeszcze są. I 4 gołębi, które po tej parze wsadziłem do lotów. Wszystkie 4 zostały, wszystkie 4 super, że tak powiem, leciały. I mogę tylko akurat być zadowolony, że ta para jest. Potem, co tu jeszcze tak fajnego możemy mieć? Ten jest po synu króla. Ten taki niebieski, tak? Ten niebieski z białą lotką. Już też widać, pierzy się mocno, głowę ma już taką. Jako ciekawostka, który akurat syn króla mi wczoraj uciekł, może jeszcze dojdzie. Tu ci uciekł z tego gołębnika? Nie, z rozpodu. Z rozpodu, no. Aha, no tak. Chłopaki sprzątali i zapomnieli zamknąć. Nie, może jeszcze dojdzie, zobaczymy. A on tu był od początku, od młodego, tak? Czy nie? On był tu od młodego, tylko że nigdy, ja wiem, ja nigdy wiem. Nie był na dachu, nie? No zobaczymy, no może się uda. 2 uciekły, przy czym samica też akurat od ciebie, widzisz, te twoje najczęściej uciekają. Chciałem do mnie przylecieć. Ta samica przyleciała, tylko ona nie umiała wejść i potem się chyba przestraszyła, poleciała znowu. Może jutro przyjdzie, jak zobaczymy, może przyjdzie. Ty Zbychu, słuchaj, tak przy okazji, jak jesteś, to przemacaj może te 2, zobaczysz, no, pokaż, zobaczysz czy on, że jakieś ma, rozpoznasz cechy w budowie charakterystyczne. Tutaj gołębie, jeszcze kolega, jak popatrzymy, ma tamte szpaka, to jest też z tej ambitnej? Nie. Ten jest akurat, ale też jest moim zdaniem fenomenalny, bo... I jak tam? Nie wiem, budowa elegancka. Tu jest akurat chyba, Zbychu będzie zawiedzony, bo ten akurat nie ma nic wspólnego ze Zbychem, Zbychem Ołczakiem. Ale ładnie jest, wyszło. Ale też super leci, wiesz, sobie go chwycić, jest naprawdę super. A ten to jest to, ten po królu, tak? Z króla, no. Ten jest po synu króla jest maszyna i Wieczorku. One wszystkie tak, one są tak mocne. No, bo to jest gołębie. Tutaj kolega Wieczorek, tak, jeżeli wolno się zapytać rodowodów, rodowody ma jakieś dla tych gołębi, nie? Czy po czym są one, z jakich ras te gołębie? On to wie, ale on nie prowadzi. Nie chce powiedzieć. No, nie, no na pewno powiedział, powie. Tylko że on nie prowadzi jakichś tam. Rozumiem, takich szczegółowych zapisków. Próbuję sobie to tak gdzieś tam mieć pod kontrolą, że wiem, który jest po jakim i to nawet już tak na pamięć wiem. A on, z tego co wiem, to ma rodowody do tych swoich rozpłodowych, które gdzieś tam nabył. Między innymi ma dużo z tego, z barcz. To są Janseny. To są te pierwsza linia, czy ta najstarsza linia. Tak, to my znamy, bo to są 6303, tylko początek oddziału jest tamtego RV niemieckiego i to wiem, są Janseny dużo tam. Wiem, że od czego ma? Od Putmana ma na pewno. Rainer Pittman ma bardzo wiele różnych ras. Z Vanda Nabele miał też kilka fajnych, nie? Takich co... No to przekazał ci tylko, nie tylko wiedzę, gołębie też jeszcze i to doświadczenie, ten czas przede wszystkim, to jest najważniejsze. No super, te gołębie, które akurat od niego mam w krzyżówce i to nie tylko ze Zbycha, ale z wszystkimi super się sprawdzają, nie? Przy czym akurat z tymi Zbycha, jakbyśmy tak popatrzyli, to no nie wiem, myślę, że w tych krzyżówkach no tu będzie ich 60%, które gdzieś tam po tych jego też właśnie wyszły. Ale te, które ma wszystkie od Wieczorka, fenomenalnie lecą i muszę powiedzieć, że no taka przykra sytuacja, że on mi dał część z tych swoich, które miał w rozpłodzie, po czym chyba 2 tygodnie później weszła mu kuna i 80 jego wszystkich gołębi w jedną noc, nie? Kurczę. Że on już w zasadzie to... To on nie lotuje też jeszcze tutaj? On lotował ze mną, lotowaliśmy ale razem. Wiem, ale on na ze swojej posesji nie lotuje? Czy nie, tam... plan mieliśmy taki w ogóle zimą, że właśnie wymienimy się na te młode, że on mi da część swoich młodych, ja mu dam swoje i wtedy będziemy mieli fajne różne szanse. Ale kuna wam ten plan, że tak powiem, zmodyfikowała? Nie, plan zmodyfikowało to, że on potem stwierdził, że jednak nie leci, bo on tak, mówię, jak leciał, to leciał super,
ale jak mu się nie chciało, no to... Ja bym inaczej, ty powiedziałeś tak szczerze, powiedzmy, bądźmy uczciwi, ty powiedziałeś, że jest nygus niekiedy, ale to było w takim żartobliwym tonie, właśnie chciałem powiedzieć. To było w takim kontekście, że gdyby chciał, gdyby włożył trochę pracy, to mógłby naprawdę... No, i wtedy, kiedy właśnie tą pracę wkłada, to wygrywa, udaje mu się wszystko, a kiedy się opuszcza... Mniej to możemy to powiedzieć, nie? No. On dał wiedzę, ja dałem tą pracę i... No, ty masz szczęście, że taką osobę żeś spotkało. Dokładnie. To się mało kiedy zdarza, żeby znaleźć takiego jeszcze po sąsiedzku, ja kogoś mentora. Szczęście tak. W życiu i to zawsze każdemu miłości powtarzać. Też? Miłości no, to może poczekaj, bo żona będzie oglądała, to lepiej nie tego, nie rozwijajmy wątku. Nie mógłbym się naprawdę uskarżać, bo nie ma na co. Ale zobacz jaki cwaniak, tak. Nie, tu już się tego. No dobra, ale przejdźmy do gołębi może. Gołębi, popatrzmy, bo tutaj masz jeszcze te, widzimy, większość gołębi są te niebieskie, nakrapiane, tam dwa te szymle, ale masz też takie dwa czarne gołębie. Ja tak tylko z ciekawości pytam, bo to my znamy takie gołębie, bo Zbyszek też miał takiego jednego, ale te chyba nie są od Zbyszka, bo tak jak tutaj wcześniej rozmawialiśmy, to chyba z budowy one troszeczkę inaczej wyglądają, prawda? Czarny to jest akurat, mogę powiedzieć, że to jest numer 62 i to jest... Najgorszy gołąb u mnie na gołębniku, także śmiałowo wybrałeś, bo to jest jedyny gołąb z tych wszystkich gołębi, który ani jednego konkursu nigdy nie zrobił. No tak sobie zawsze spokojnie pobaczy. Ale może na dalekim dystansie się gdzieś sprawdzi. Na pierwszym, najdłuższym dystansie, jaki się znajdzie, to jest najmądrzejszy gołąb, ze względu, że on wolno leciał, nie spieszył się. To też są głupie gołębie, bo szybko latały. Aha, no widzisz, no to bardzo ciekawe. To głupie gołębie. Właśnie, bardzo dobra teoria. Nie, to jest jego chyba brat albo siostra. A ten już zrobił konkurs jakiś? Ten zrobił 4 na 5, ten super w ogóle poleciał. To jest też ciekawostka, że nieraz te geny nie do końca decydują o tym, jak ten gołąb leci, nie? Bo i jeszcze następną ciekawostką jest to, że one teraz widzę, że są parą. O, nie? Razem? One są razem, no. I je dostałem w prezencie od takiego pana, od którego kupiłem gołębnik, który stoi teraz w Polsce. No i to mamy, jeden to mało. Sprawdził. Tego ostatniego lotu, co dwa pierwsze siadły, znajdziesz je? Wiesz, które to są? To są tu? No, zobaczymy. No wiesz co, ci powiem, że twojego na pewno nie znajdę. Chciałbym zobaczyć, do czego właśnie wygląda, wiesz? Nic. Tak jak ten, jak wszystkie inne niebieski zwykły na ten. No Zbychu niestety no będziesz musiał się... Numer mogę ci powiedzieć, że to nie, jest ten końcówka 513. Tak dotknąć ja miałbyśmy jeden, nie? Nie, a ten jak się... Nie, to nie jest tak ten. Się chwali, że wszystkie zna. Ja wszystkie znam, tylko musiałbym tak ci powiem... Na spokojnie. Popatrz no na te gołębie, nie? One są łyse, to nie ma... Tutaj na razie to może tego gołębia będziemy później jeszcze szukać, o nim porozmawiamy, a przejdziemy, może pokażemy, bo... Tam kolega tu trzy konie miał, widziałem ten i takie te ciekawostki, produkty, bo tam trochę widziałem naturalnych takich stosujesz też, to sobie no, może zerkniemy na nie. Co bym, gdybym powiedział, że robię sam, bo żona dla mnie to robi, ale... Ale to są naturalne takie, to pokażmy może, pójdziemy tam zobaczyć. Tutaj widzimy teraz, i tam przejdziemy sobie do takiego pomieszczenia, gdzie kolega ma te karmy, produkty różne, to popatrzmy. Konia teraz akurat wypuścił. Darek, ale ty tych koni mówiłeś, masz chyba 11 jeszcze, tak? A, to jeszcze w Polsce. A. Tutaj mamy, o, takie malutkie, ale te malutkie to są te, źrybaki? Nie, bo ja tam się nie znam tak. To są kuce, to jest klacz, to są która kuce? Ma 7 lat, ona też super fiodle właśnie dla patrz, ja myślałem, że kuce jeszcze mniejsze będą. A to jest źrybak od niej, która ma tam już teraz niecałe 2 lata. Aha. Zobaczmy sobie, koniki brykają, one długo tak będą sobie brykać jeszcze? Czy wieczorem je zamykasz? Nie zaczęły brykać, bo jak zaczną, to chyba nie umieją skończyć, ale... Tu mają jabłka, widzę, to skorzystają z nich, tutaj coś spada. No one tak powiedzieć, tutaj robią za odkurzacze, nie? Bo ktoś musiałby to sprzątać, a one fajnie potem chodzą, jak widać. O, widzimy sobie, korzysta. No dobra, koniki mamy niejako, oglądaliśmy, popatrzymy sobie teraz jeszcze na te produkty, które tutaj masz, bo pokaż te naturalne. Te naturalne, bo tam mówiłeś, że żona przygotowuje coś z bzu, tak? Z tego czarnego bzu, no. Czarny bez, co tam jeszcze? Takie, bo my kiedyś z Maćkiem Wudzikiem, pamiętam w Kosakowie, to żeśmy... Propolis taki, kurde, pokazywali i szkoda było w tym propolisie tego alkoholu, że się marnowało. A co to jest? To jest też propolis. Też? Ale on taki troszeczkę inny. Ten akurat jest mocniejszy. Jakbyś go sobie powąchał, to znaczy, że on inaczej pachnie. On ma dużo tego właśnie, tych pyłków piatowych, zobacz co. Aha, czyli on ma to jest propolis, spirytus, tak? Propolis, spirytus, pyłki kwiatowe. Pyłki kwiatowe, coś jeszcze? Bo tam jakiś posmak soku jakiegoś jeszcze. Nie, jakiś, nic, tu nie ma nic. Akurat tu jest, czekaj, no. Masz jakieś różne inne, to tu jeszcze są, widzę. Od Zbycha, może sobie zacząć. Akurat te to dostałem 2-3 sztuki, czekaj, na przetestowanie. Co miałem od niego, to miałem ten mega moc. Też mi się fajnie sprawdza. Miałem ten już sprawdzał. Pusty zestaw osłonowy. Osłonowy, no to znamy, bo to prezentowaliśmy często. To już znacie, nie? Mhm. I szybkie zdrowie też jest fajna sprawa. Nie, teraz szybkie dostałem... oczyszczanie to. Szybkie oczyszczanie. Nie, szybko. Podstawowe, a to? To nie. To nie. Bo tego...
jesteś? Powiem szczerze, że dużo. Do testowania tu jest szybkie zdrowie. Bierze o szybkie. Tu jest zdrowie. Szybkie zdrowie i zobaczy ona. Patrz, trochę dostaną no. I są ten. To dostałem teraz na przetestowanie, co to jest BW? Zmożony trening. To tak w przyszłym roku wypróbujemy, Diplomix. I błyskawiczne od Flegmanie, żona w Polsce stosowała. I tak nie wiem jak jest ten efekt, bo nie widziałem na własne oczy, ale ona twierdziła, że widzi różnicę. A patrzysz od żony, bo ten taki tu miałeś ciekawy. Tu no. Ten taki bez, no właśnie, to mnie też zaciekawiło. To jest czarny bez, akurat z miodem też super. To co sam pijesz? To można samo pić, no. To jest, mi to super smakuje. Mhm. Tutaj też zobaczmy kolega, to jak koni ma tyle, to i ma, mówisz tak, widzę tutaj masz siodło, czyli ty na tych koniach, na tym koniu jeździsz. Znaczy, wierzchem? Znaczy jak popatrzysz, wierzchem to jest bez siodła, ja jeżdżę siodłem akurat, aha. Ale jak popatrzysz na moją, swoją izbę wagę, to my tak się nie nadajemy. Ja bardzo przepraszam, ja się tak boję. Ciebie nie widać za kamery, nie? Cicho, cicho, ale właśnie. Cicho. Dobrze, oczywiście. Dobra, spokojnie. A teraz bardziej w prytce akurat jeszcze, bo sprawdziliśmy stało. Nie trzeba się męczyć, nie trzeba się ginąć. Skrzynkę piwa można wziąć sobie, pojechać spokojnie. No głupie jest tych produktów. Rozumiem. Z tych co sam robię, to są, uważam, to jest rewelacja, to jest najlepsze co możemy. I propolis, no to już nie jestem pierwszy, który to robi i... Na temat koni miałem taką okazję, bo tak powiem ci, że wydaje się to proste siedzieć na koniu, nie? Ale tak kiedyś spróbowałem właśnie, jak to wygląda. Prosiłem Pana Boga, żeby jak najszybciej z tego konia zejść. Słuchaj, prostu, no, mamy tutaj takiego kolegę, chyba się, z czego dobrze co pamiętam, jeśli nie pomylę, kolega Karol Gardulski się zajmuje chyba wyczynowo jeżdżeniem konmi, jest trenerem nawet chyba, no, nie kojarzę, hodowca w nie Polsce znam. Taki, no. Ale możemy sobie, chyba jak do niego zadzwonimy, to nam coś powie. Jeżeli ktoś myśli, że to takie proste, to proponowałbym, żeby wsiąść, nie? To wtedy ma wyobraźnię. I to też, nie? Dużo jest ludzi, którzy... Koń, noga do przodu, a ja już... Bo w siodle angielskim to jest zupełnie diametralna różnica, niż jeździć w kowbojskim takim, nie? Czy zawodowe, nie? Siodło, wszystko, nie? No dobra, konie, końmi, popatrzmy, bo tak nie widziałem jeszcze żadnych... Dziewczyna karmy, trzeba się tutaj jeszcze tu w okolicach, nie? Wiesz co, karmę akurat to teraz kupuję, bo kupuję na szybko i takie napierzenie. To kupuję albo taką. Wersel Lage widzę. Powiem szczerze, dlatego że jest najtańsza tu. Mhm. Mimo tego, że jest i tak prawie dwa razy droższa niż w Polsce. Mhm. A do lotu akurat to muszę powiedzieć, że jego karmę stosowałem teraz. Czyli tą MDM-u, tak? Zielone worki? To z MDM-u. Energy Plus. To sobie nieraz Lage, dodawałem właśnie no. jak żeby tam akurat nie było takie ciężkie. Z tym, że ja stosowałem u Ciebie te dwie karmy tylko, nie? Ja miałem ten Power i Super Dietę i dla mnie to tam myślę w zupełności wystarczało, nie? Mm-hmm. Niektórzy robią sobie dodatkowo jeszcze tą trzecią, ale... Ty już sobie nie kombinowałem. Ja Ci powiem, znaczy nie kombinowałem, miałem pierwsze te trzy worki, potem jak mi się ten jeden skończył, to Ci wysłałem tak na... To już tylko te dwie leciliśmy. Mam dużej ilości gemi miał, to mu wysłałem po dwa worki i znowu mi brakuje mu dwa worki ten, nie? I też to tak się super to jest akurat ta różnica, że miałem z tej samej partii karmę, bo też tak jak on to robi po dwa worki, to nie jest to wskazane. Z tego powodu, że już nieraz tego, że akurat miałem z jednej partii, to mogłem mu dosyłać, nie? Dlatego tutaj już odłożyłem na boku, żeby jak wiedziałem, że już później będzie dobierał, to... No, tutaj jako... kolega jeszcze plany ma takie, bo teraz tak, te gołębie, które tam widzieliśmy, masz zamiar zostawić w tym gołębniku, żeby już jak się nauczyły wchodzić, to znaczy, no, będą chodzić, ten... a powiększyć też hodowlę. Nie chcę powiększyć, musisz. Tylko naturalnym, tak powiem, kolejną rzeczy jest to, że teraz jak leciałem pierwszy rok, to miałem tylko młode, te młode za rok już będą rocznymi, a w przyszłym roku będę miał znowu młode. I... na to, żeby sobie tak powiedzieć, ułatwić i nie musieć ich tak znowu. No a kolega wieczorek będzie też miał zajęcie. Do nowego miejsca? Nie, no myślę, że on tam akurat bardziej wam powiedzieć, jak to zrobić, bo od tej czarnej roboty to jestem ja, nie? Rozumiem. To znaczy co, kolega wieczorek przychodzi, komenderuje mu i to zrób, czy... Nie, no my się tam ja rozumiem, to zastanawiamy, nie? Tam wspólnie się ten, natomiast no, jak potem chodzi o tą taką wdrażanie tego, no to fakt jest, że ja się tym zajmuję, nie? No tutaj jeszcze, bo wdrażanie to macie trochę tragiczne, bo wyjdziemy może na wezeum, to jeszcze pokażę coś. Bo tutaj nad nami, mamy te problemy tutaj z tymi drutami wysokiego napięcia, tak? Bo to jest naprawdę, jak my tu przyjechaliśmy ze Zbyszkiem, to popatrzyliśmy, że tutaj dokładnie nad gołębnikami ja pod sesją jest tragiczne to. Że w moim tam subiektywnym odczuciu jest tak, że... No wszędzie, tam jeszcze kolejna linia. To co jest wadą, to może być też zaletą, nie? I widzę to tak, że to jest tak z jaszczębiami. Jak masz jaszczębia, faktem jest, że on goni, parę ci weźmie. Ale jak mówi właśnie Dita, że trener, on motywuje, nie? No, te gołębie nie są później leniwe, siedzą, ja tu możesz pokazać ten las. Mm-hmm. To jest w ogóle park narodowy i on ma hektary, nie? On się prawie pod Holandię ciągnie ten las. Mm-hmm. Nie? To tu mam jaszczębi tyle, że to jest masakra. A tu tak powiedzieć, na tych drutach, to w tej początkowej fazie, gdzie one zaczynają i te pierwsze tam powiedz tydzień latają,
to tam dziennie mogłeś liczyć jednego, dwa spokojnie, że zlecą na dół, nie? To tak, kolega z Nowego Sącza, Babla, nie? Tak samo tak, mówisz, tak. Na 80 leć gołębi, to tylko mu 40 zostało do lotu. Fakt jest taki, że jak one potem już się przyzwyczają, nie? To widzisz, jak one między tymi drutami i powiedz w ostatnich tam 3 miesiącach, jak, czy 2 miesiącach, jak one już potem latały. No, żaden, nie? Ta początkowa faza jest najgorsza, bo one, tak powiedzieć, lecą w grupie i potem te, które są jeszcze nie znają tych drutów, ale najczęściej zostają z tyłu, inne omijają i one zawsze gdzieś tam walną, nie? Dobrze. Pomału będziemy naszą wizytę tutaj kolegi Dariusza kończyć. Zobaczmy, coraz bardziej się ściemnia. My też chcemy do Polski wrócić. Bardzo dziękujemy też bym kiedyś chciał, ale za naszą tutaj wizytę, że nam pozwoli tu przyjechać, zobaczyć. Bardzo nam ciekawie opowiadał. No tak, zapraszamy. Z tymi końmi trochę nas załamał, że po prostu się nie nadajemy. Ja liczyłem, że jeszcze pojeżdżam. Ale tam stoi bryczka, już pokazać, to możemy sobie. Myślałem, nie? No nic. Także gratulujemy. Życzymy, żeby w przyszłym roku tutaj wspólnie też z kolegą Zbyszkiem i z kolegą Wieczorkiem, brać, jak się nazywa. Dziękuję i wygrywać, mam nadzieję, że tak będzie i że to nie będzie tylko jednoroczne. Takie. I żeby tam może z Barcelony wróci ten czarny, co mówiłeś. Zobaczymy. Mam nadzieję, że nie. Powiem szczerze, bo on nie jest moim ulubionym. Rozumiem. Ale... To nic. Dziękujemy, zobaczymy. Do zobaczenia. Dobry lot. Dobry lot.